Dzień dobry. Witam na kanale Mój Garaż, Moje Hobby. Dzisiaj co prawda nie będziemy rzeźbić przy autach, a zajmiemy się płotem. Dokładnie będziemy spawać przęsła, które będą wstawiane w murowany płot. Płot jest robiony z profili 40x60. Do tego to jest rama zewnętrzna przęsła, a wewnętrzne panele są z profilu 100x20 i półtorówka blaszka. Także co, teraz tniemy i przygotowujemy do spawania elementy przęsła. Materiał jest zakupiony, jak widać jest tego dosyć sporo. Dosyć sporo zajmuje. Specjalnie był kupiony w długich elementach 6-metrowych, żeby był jak najmniej odpadu. Tutaj są pierwsze elementy, które odpadały, gdy miałem to pocięte na dwa kawałki. Uciąłem to i wiozłem to przyczepą małą. Później udało nam się to przetransportować długimi kawałkami. I dłuższe elementy mają mniejszy odpad, praktycznie zerowy. Także warto to zrobić no, w dłuższych elementach, to wtedy mniej to kosztuje. Główny element jeden bierzemy. Przyda się oczywiście maszyna ukośna, która równo utnie pod kątem. Do tego oczywiście taki magnes, który nam zrobi kąt, a reszta wyjdzie w trakcie. Piła ta akurat jest na tyle fajnie zrobiona, że jak widzicie, tutaj jest podziałka, 45 stopni można ustawić kąt, czego na dobrą sprawę zwykłą kątówką trzeba mieć dużą wprawę, żeby zrobić równo uciąć, tak? Taki profil. No ja tej wprawy nie mam i polegam po prostu na takiej ukośnicy. Jest to dla mnie prostsze rozwiązanie. No i później nie mam problemu z kątami, to łatwo będzie można połączyć, także ja wolę takie rozwiązanie. Jest to maszyna Angel. Nie jest jakaś górna półka, ale nie wiem, kosztowała 450 czy 500 zł. Mi się wydaje, że akurat w wykorzystaniu tego płotu zwróci się ona z nawiązką, robiąc to samemu. Dwa główne elementy przęsła, w sensie ramy przęsła, już są ucięte. Kąty powychodziły w miarę. Teraz zostało te krótsze elementy, bo będzie to prostokąt. Niektórzy sobie to odmierzają, ja to sobie robię w ten sposób. Jak widzicie, na styk rama, na styk tarcza, jedna z drugą, dzięki czemu w miarę to wychodzi równo. Wiadomo, że to milimetr w tą czy w tą nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia, więc możemy skręcać i ciąć ostatni element. Robię to na zewnątrz. Pewnie nie jest to do końca bezpieczne, bo ta trawa też jest taka trochę sucha. Ale warunki nie są na tyle dobre, żeby robić to w garażu. Po pierwsze, jak widzicie, te elementy są dosyć długie. Jest to nieporęczne. No nie mam ani takiego stołu dużego, ani nic, żeby to sobie zrobić. Najwygodniej jest mi to robić na zewnątrz, na ziemi. Dobra, to tniemy ten ostatni element. Materiał mam ucięty, jak widać jest dosyć równo. Dobra, z jednej jak i z drugiej strony jest to samo, więc jest ok. A co jest jeszcze ważne, jak widzicie, podczas cięcia są tutaj takie opiłki odcięcia. Trzeba to dokładnie ogradować, oszlifować. Mimo, że to podczas spawania znika, wytapia się, ale jest to miejsce, które bardzo szybko rdzewieje przez te właśnie opiłki, więc warto to wyszlifować, żeby nie było po nich śladu. Bo mówię, element spawany jest i tak narażony na rdze, to dodatkowo te opiłki
są bardziej podatne na rdzewienie, więc lepiej to zrobić oszlifowując. Dobra, materiał przygotowany, oszlifowany. Wypoziomowałem sobie też również przęsłami, żeby można było łatwiej to pospawać, bo podłoże jest nierówne, a na takich belkach no jest troszeczkę równiej, tak? Mniej więcej ustawione, takie o delikatne, tam minimalne szpary już nie mają wpływu na to, bo zaleje to spaw, więc śmiało możemy przystąpić do spawania. Wiadomo, że nie spawamy od razu całego jednego rogu na raz, tylko punktowo zaspawujemy od środka i wszystko mierzymy przekątne miarą. I do tego oczywiście jest jeszcze potrzebny ten kątowy magnes, tak, którym można sobie wszystko to sprawdzić, jeszcze kąty, bo jak wiecie, spawy ściągają, więc taki magnes się przydaje. To co, działamy. I druga strona też około 214. Spawy zrobione. Nie jestem profesjonalistą, ale myślę, że wyszło w miarę. Rama przęsła gotowa. Teraz do środka będziemy obcinać profile z kształtownika 20x100, czyli z tych takich ala deseczek, które mają być w środku dosyć gęsto. Mam już kilka tych profili nieskończonych, więc wam pokażę, jak to ma być wyglądać finalnie. Tak to jest finalne rozwiązanie, czyli dosyć gęsto. Podczas docinania warto też robić nie na ścisk w tym miejscu, żeby kształtownik wchodził do środka, tylko z takim 2-milimetrowym luzem, żeby było miejsce na spaw, żeby to ładnie wyglądało i jak wiadomo, później materiał też ściąga, więc warto naprawdę zrobić to z delikatnym luzem, nie? Szczebelki do środka wyglądają w ten sposób. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Ja to oczywiście mam wszystko zwymiarowane, ale przed zrobieniem ramy przęsła trzeba sobie obliczyć mniej więcej, ile miałoby być w środku tych profili i wyliczyć sobie szczeliny pomiędzy nimi, tak żeby to w miarę fajnie wychodziło, żeby na końcu nie było tak, że będzie na przykład tutaj duża szczelina, ewentualnie na przykład profil się nie zmieści i wyjdzie w ten sposób, że będzie trzeba go przycinać, o, na przykład w ten sposób, a to nie o to chodzi, nie? Taki jest profil. Przęsło mamy wyspawane, gotowe do wyszlifowania oczywiście spawów i przygotowania pod malowanie, ale tak się prezentuje przęsło już praktycznie na gotowo po spawaniu, tak? Jesteśmy na złomie, jest kawałek kształtownika kupiony, z niego zrobimy uchwyty, także wygrzebane z tej całej hałdy.
Dobra, celownik, który kupiliśmy, teraz tniemy na 12 kawałków, takich samych, 7 cm długie. Później zrobimy sobie w środku tutaj ładnie otwór i będziemy spawać do naszej bramy. Dobrze. Otwory porobione, na razie szósteczką. A teraz robimy wiertełkiem 10,5. Wstawiamy to wiertełko i robimy otwory desulowe. No nie zwracajcie uwagi na mój bałagan, ale inaczej chyba nie potrafię. Uchwyty mamy porobione, ponawiercane. Teraz ładnie tutaj wszystko poagrudujemy. Wszystkie tutaj boki. No, każdy jest inny. Ręczna robota, więc myślę, że i tak wszystko fajnie wyjdzie. Spoko. Wyszlifujemy wszystko na gotowo i później będzie można spawywać już do bramy. Dobrze, uchwyty udało się już przespawać. Prezentują się one w ten sposób. Coś takiego. Teraz czas troszeczkę jeszcze poszlifować te niektóre spawy, odtłuścić i bierzemy się za lakierowanie podkładem. Podkład kupiłem reaktywny. Miał być epoksyd, ale ze względów finansowych zastosuję po prostu inną farbę. Jest to coś takiego. Korin tlenkowa. Na to damy później jakąś farbę siwą, która będzie pasowała pod kolor dachu, domu i okien. A póki co troszkę to jeszcze przeszlifuję i ładnie odtłuszczę. Tak jest plan. Wyszlifowane wszystkie spawy. Tutaj w środku nie będę robił, bo zostawiamy tak jak są. No, mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądało. Chętnie bym to przeszlifował jeszcze, te wszystkie takie delikatne tutaj przerdzewiałe rzeczy. Ale podobno ten podkład, który kupiłem, musi mieć koniecznie trochę rdzy, mimo że pewnie lepiej by wyglądało, jakbyśmy to zrobili na gotowo. No, ale no tak kazali, więc tak robimy. Mam nadzieję, że to nie będzie źle wyglądało i finalnie będzie fajny produkt, a żona będzie zadowolona. Taki jest plan, więc działamy, nie?
Dobra. Ślifujemy niedoskonałości, tak żeby farba docelowa wyglądała jak najładniej. Taki jest plan. Wszystkie zacieki trzeba przeszlifować. To było tylko na pierwszej bramie w sumie zacieki wyszły, bo była źle rozrobiona farba. Dobra, zmatowione wszystko. Troszkę otuścimy nawet zwykłym zmywaczem. To zmywacz zostawia trochę ślady. Nie trzeba, tu na szmatę zmywa. Nie wiem, nagrywa czy nie nagrywa. Gęsto dosyć, nie? A, tylko mnie martwi, żeby ona kurwa szła. Staraj się nie kurwować. Bo ja to później muszę kasować. Dobra. No wyschnie chyba, czy nie? Nie wiem właśnie. Je tutaj wlałem. Trzy do jednego trzeba zrobić. Nie wiem, o co tu chodzi. Utwardzacz H10. 3 do 1 mówił. Takie styleto. Będzie? No ja nie wiem. No, no 3 do 1, no nie wiem. Tak strzelam. No, za gęsta. A co to jest tu? No rozcieńczalnik. Ale tam dałeś utwardzasz, tak? Tak. Teraz trochę rozcieńczalnika. Kurwa, co to za pakowanie. Jeszcze trochę. Mamy troszkę więcej utwardzacza w tej pierwszej warstwie, żeby szybciej wyschło. A on mówił ile schnie? Nic nie mówił. Może będzie już. Dobra. Może będzie. Na drzwiach spróbuj. No popróbujemy zaraz. Kurde, gęsta mi się wyda. Jeszcze. To zobaczymy. Super. Super.
Super. No to mam włączoną. Dużo lepiej się maluje niż tym podkładem. Co? Nie słyszę. Mówię, słupka nie maluj. Czemu? No bo będziesz go dwa razy malował. Bo jak malujesz liczby, to... Co? Ale ładnie kryje, fajne, nie? Ciemniejsza, wiesz? To jest identyczna jak ten. Nie, nie, ale może być taka sytuacja, że jak jest podkład ciemny. No wiesz, no. Ale lakieruje się 100 razy lepiej, nie? Tą farbą. I tak dwa razy trzeba kierować. No ładnie. Ale zacieki widać też. To nie jest trudne. Po podkładzie, nie? Widać. Ale lakieruje się super. Super się lakieruje. Trzeba wykorzystać czas. Mogę dać szerszy strumień, nie? Ale chyba nie trzeba. Pierwsza brama przykręcona. Przęsło. Czas na kolejne. W miarę szybki montaż. Jest sprzęt. Działamy. Za dużo, za dużo. Co? 12,5 cm miałbyś, tak? Trzymasz? No, mierz tam sobie. Ogólnie wymierzono dobrze są bramy, nie? Czy nie? Nie. Jakbyś chciał lepiej wymierzyć. Wymierzyć. Dramatu, dramatu nie ma. Stoły lecą. Dobra. Cyk. Ty, ja może jeść na razie nie tego, co? Tak lekko tylko, co? Czy co? Czy w ogóle? Bo może bym dał bardziej do tyłu, czy nie? Nie, ale no to nie przeszkadza chyba, nie? No, tam tyle to pójdzie do przodu, nie? No. Dobra, i z tamtej strony. Dobra.
No, to nic. Dobra, jest. Kołki? No. No. Biało, nie chcę wytrzymać. No, to kurzy, kurzy. Co? Kurzy, nie? Tam do chłopi nie szło wejść. Dobra, powoli przesuwamy. Ja mówię, ja nie będę tego... Bramę. W tym kurzu siedział, tak się nie wiem. Załapię w dół. No. Czekaj. Załap dół. I wtedy weźmiemy, ja tu naciągnę ci, nie? Tam wtedy wsadzisz. Wziąłem takiego jednego, wynajęłem ty. Dałem mu dwie dychy i ręcznie, kurde. Nic tam już nie ma o czym gadać. Temat jest zamknięty. Można by było powiedzieć, i śruby trzymają jak diabli. A ja się bałem, że to będzie za małe. A co ty, to kuźwa? Pytałem Janka, Janek mówi, chłopie, na takie kołki 8, bo to są 8 cm, bo nie ma innych. Nie kupisz innych. Janek mówi, na 8 cm oni stawiają bojler 100 litrowy. Grzesiu, ósemka prędko. Ty teraz tak gadasz, a wcześniej żeśmy gadali, że trzeba śruby szukać dłuższe. Więc ale teraz nie bądź mądry po fakcie, bo Janek mi to po prostu powiedział, że 100 litrowy zbiornik się trzyma na takich kołkach. Wyciągamy to. No, poczekaj. Dobra. No, to ciągnie ty, czy ja? Czekaj. O kuźwa, to ciężko. Poczekaj chwilę. A spróbuj się do góry tam jak. Z efektu finalnego jestem bardzo zadowolony. Wyszło lepiej niż mi się wydawało. Podsumowując, żeby zrobić jedno takie przęsło, to trzeba spędzić około 10 godzin takiej sumiennej pracy. I koszt na tą chwilę, czyli koniec listopada 2021, to jest około 400 zł z materiałem, z farbami, ze wszystkim, tak? Także no, tak to się w tej chwili prezentuje.